nawet mimo wyroku sądowego, można negocjować warunki z komornikiem. Można przyjść do komornika niezależnie od wyroku zasądzonego. Znaczy, co w wypadku, jak druga strona, której jest się winnym, się nie zgadza? Jeżeli się ta druga strona nie zgadza, to niestety to jest zobowiązujące dla komornika. Czyli komornik nie może sam podejmować decyzji, które wpłyną na wysokość tego zobowiązania do spłaty. Nie może sam podejmować decyzji co do rozłożenia tego zobowiązania na raty, ale może z wierzycielem rozmawiać i mu doradzać albo rekomendować jakieś rozwiązanie, jeżeli zna sytuację majątkową dłużnika. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie i porozmawia i powie, że no, nie jest w stanie spłacić jednorazowo takiej kwoty. Jeśli spodobała ci się ta rolka, pocałość, zapraszam cię do telewizji Active Family lub na platformę Vodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.